Badajcie na to w objedzeniu. Paralu. Jakiś taki mały. Ciekawostka, jak wchodzisz do sklepu, to buty trzeba zdjąć. Hello. Buty trzeba zdjąć, żeby nie nabrudzić. Weszliśmy do takiego troszkę, powiedziałbym, chinola. Można jakieś przeróżne rzeczy kupić. O, też są ten puzzle. Znaczy puzzle te. No, wyleciało mi z głowy ty. No, klocki. Ale fajne. Powiem wam, że ja lubię tak się poszwędać troszkę po takich... tych, bo ja czasami znajduję jakieś takie różne rzeczy i kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co to w ogóle są za rzeczy. Na przykład taka maska. Może bym kupił na autostopa. O kurde, pamiętacie to? To te takie twistery, tak się rzuca i on się tak kręci. To pewnie pamiętacie, Tetrisa. Grało się kiedyś, to byli czasy. Szachy, kto gra w szachy, przyznawać się. Ja się uczę. Malowaneczki, niemalowaneczki, może krześnicy kupię, z Wietnamu przywiozę. Ja długopis tutaj przyszedłem kupić. Proszę bardzo, angielski. Kierownik by się pouczył angielskiego, a nie szprecha. Jak popadnie. Jak to mówią, szprecha, szprecha i się do szprecha. No i najważniejsze, nie? No fajnie. Na boso. I niektórzy będą pytać, kierowniku. A grzyba to ty z podróży przywieziesz? No słuchajcie, prawdopodobieństwo jest znaczące, ale jeszcze nie przywiozłem. Idę zapytać o długopis. Proszę bardzo, ołóweczki, nie ołóweczki. Dzień dobry. Kierownik chyli czółko, nisko do kolan. Ojejku, ja się nie wyspałem, słuchajcie. Dziękuję bardzo na wstępie za wykupienie wszystkich książek, ludzie drogi. Cieszy to moje serce twórcze. Teraz mam tak zwaną nową drogę do pisania kolejnej książki, trzeciej książki. Bardzo też mnie cieszy pozytywny feedback po przeczytaniu Ludzi Drogi, ale też po przeczytaniu książki Jak to daleko. Co prawda nie ma już papierowej książki, ten kto się spóźnił, ten się spóźnił, ale są e-booki albo audiobooki, więc możecie posłuchać. Ja powiem wam też, że ja nie mam w ogóle work-life balance, o Jezu, jeszcze ten. Wczoraj poszedłem spać o 3:30. Spałem 6 godzin, jadę do kolejnego miasta, a później do kolejnego i do kolejnego. Idziemy coś zjeść, bo padam. Witam serdecznie z wietnamskiej ulicy w Ho Chi Minh. Uwaga, uwaga, bo ja tu muszę gdzieś skręcić. Chyba jeszcze nie tutaj. Moi drodzy, będziemy jechać 200 km na północny wschód. Autobusem. Pociągi niestety z rana wyjeżdżają, a ja tak spałem jak kamień. Więc przejedziemy się autobusem, zobaczymy jak jeździ autobus, w sensie jaka jest jakość autobusu. No i będziemy sobie eksplorować. Pamiętacie ten odcinek o działaniach między Wietnamem a Stanami? I w sensie, no tak, no ja teraz mam na bani trochę. Bo mam poczucie, że starsi ludzie, jak na mnie patrzą, to na mnie patrzą przez pryzmat, że jestem Amerykaninem. No i mają taki dziwny, jakiś taki wyraz twarzy. Nie wiem, po tej wizycie w tym muzeum zacząłem to dostrzegać, ale nie wiem, czy to tak jest faktycznie, czy po prostu mi się to wkręciło. Głupio, dziwnie. Dziwnie, no. Życie wstało, ale mam taką refleksję, moi drodzy, że... na tyle, na ile jestem tutaj w Wietnamie, a jaki szefowo ma kombinezon ładny, na tyle, na ile jestem w Wietnamie, bataty pieczone, banany pieczone, imbir, na tyle, na ile jestem w Wietnamie, to bardzo rzadko próbują mnie owalić. Wczoraj, jak byłem na tym targu z jedzeniem, to autentycznie ta cena
w ogóle nawet nie było w ogóle mowy, że ktoś mnie próbuje nawet naciągnąć. I to było takie przyjemne. Czekajcie, moje notatki, bo to nie jest tak, że kierownik działa w ogóle bezplanowo. Nie, nieprawda. Bez planowania ta podróż nie miałaby sensu, nie miałaby składu i nie miałaby ładu. Też czasami może wyglądać, że jest bez planowania. Na co chciałbym zwrócić uwagę, bo teraz wróciłem do Trzepowej, tutaj blisko drogi i zamówiłem na strzałach, chyba z kurczakiem tylko. Ale w momencie, kiedy bierzesz sztućce tutaj w restauracji, to tutaj ogólnie w restauracji możesz się zarazić tak zwaną E. coli, bakterią bardzo powszechną. I wyobraźcie sobie, że limona ma właściwości antybakteryjne i zabija E. coli. Więc pałeczki czy nie pałeczki, weź sobie limonem i przetrzyj. Tak? A też sobie nawet krop do tego, do zupy, bo to też fajnie podkreśla smak. Czego tam? Co ty tam? Coś słyszeliście, ziomka? O kurde, ty! A, bo to makaron ryżowy. Ale przezroczysty, ale jaja. Smacznego! Badajcie na to w jedzeniu. Paralu. Jakiś taki mały. Nie brzydzę się. Jem dalej. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Co cię nie wzmocni, to wywoła biegun. Życiowe. A ty! Jedziemy bezpośrednio, moi drodzy, na dworzec autobusowy. Jednym autobusem na strzał. Może się uda jeszcze na ten wcześniejszy autobus zdążyć. Zobaczymy. Nie kupuję biletu, bo nie wiem, czy zdążę. A jak już będę na dworcu autobusowym, to najwyżej w aplikacji na szybko kupię. Myk jest taki. Cena w ogóle między aplikacją a realną ceną taką u gościa też się nie różni. A jak się różni, to bardzo mało. I wyobraźcie sobie, że kombinuję tak, że płacić przez aplikację, ponieważ mam więcej gotówki wtedy i muszę kombinować. Szefowa za mną bilety sprzedaje. Co ja mogę powiedzieć? Ogólnie w Wietnamie, w Ho Chi Minh, znalezienie autobusu to jest naprawdę ciężka sprawa. No bo to jest stacja, ale tych autobusów nie widać dalekobieżnych. No i nie wiem za bardzo, jak się zachować. Słuchajcie, pomyliłem przystanek, a pani jeszcze w autobusie miejskim mnie skasowała za maskonura. Ja pytam się, czemu podwójnie bilet, ona mówi, że za maskonura jeszcze. Mówi, co ty świrujesz? No świr. Ale co będę się sprzeczać? Rzuciłem złoty z kawałkiem i tyle. Dobra, jadę na ten autobus, nie da się tego autobusu kupić online, tylko na miejscu. O Jezu. Już chyba wystarczy tego jeżdżenia. Ty, ja nie wiem, o co chodzi, ale ci ludzie
tutaj jedni chodzą, drudzy nie chodzą w tych maskach. No i nie rozumiem ogólnie. Udało się finalnie tutaj kupić bilet. Szefowa wypisuje, uśmiechnięta. What price? Yeah, tickets. 107? Okej, zaraz zapłacimy. Taka melinka trochę bym powiedział. Ale finalnie, no tutaj też paczki idą, wszystko idzie. I kierownik też idzie. O kurde, ile w tej Azji tymi autobusami się najeżdżę. To ja za was wszystkich tutaj się najeżdżę. Taki dworzec autobusowy, powiedziałbym, w środku miasta. Bardzo mały. Tutaj bilety sprzedają. Tutaj paczki rozwożą, w sensie to jest takie jakby miejsce składowe paczek i tutaj, no wiecie, przeładunkowe, o tak to określę. Ale się dzieje w ogóle, dzisiaj to się dzieje. Dzisiaj to ja jestem niewyspany i jakoś tak mi słabo idzie w tym dużym mieście. Jakoś tak mnie to wszystko przytłacza. Tak za dużo się dzieje, wiecie o co chodzi? Jak człowiek niedospany, to wszystko go zaskakuje. Ale zaskoczyła mnie ta babka, że ona mnie zgoliła za tą maskę. Zgoliła mnie za maskę, czujecie? Dwa bilety zapłaciłem, bo mnie za maskę zgoliła, ale nie miałem już siły negocjować, pertraktować warunków maskowania. Patrzcie, jak napompowane bułeczki. O kurczę, tego to nie widziałem, ale ma to sens, bo wtedy się nie zgniecie bułka w środku, ale z drugiej strony w transporcie zajmuje bardzo dużo miejsca i powietrze się transportuje. Tutaj mamy co? Jakieś energetyki. Oni bardzo dużo tych energetyków piją. Między innymi Red Bulla. Wiecie, gdzie Red Bull powstał? Jak ktoś oglądał serię z Tajlandii, no to polecam obejrzeć, jeśli nie oglądaliście. Red Bull powstał w Bangkoku. A tutaj z koleżką sobie usiądę. Idę, usiądę, ty. Wszyscy do mnie mówią, nie tak jak w Bangladeszu, ale tutaj chcą rozmawiać. A ja na dobrą sprawę, moi drodzy, nie mówię po wietnamsku, ale co ja wam będę tutaj tłumaczył? Wy przecież wiecie, że kierownik po wietnamsku nie mówi. Pomimo, że największą mniejszością, która migruje już od lat do Polski, to Wietnamczycy, moi drodzy. Największa mniejszość narodowa w Polsce to Wietnamczycy. Zauważcie, że na przykład Warszawa, a dokładnie dzielnica Ochota jest takim pewnego rodzaju fenomenem, ponieważ tam jest tak dużo Wietnamczyków i to już są trzecie pokolenia. I wyobraźcie sobie, że to pierwsze pokolenie, które przyjechało, pomimo że się asymiluje, są bardzo tacy, wiecie, powiedziałbym, grzeczni, ale wciąż nie znają języka polskiego. Przez 20-30 lat w Polsce nie znają języka polskiego. Łysy. Kolega Fanti, a ja łysy. No i elegancko. I teraz kolega operator tego. Słuchajcie, 5 minut jeszcze do autobusu, a ja już mam kolegę operatora. Widzicie, podstawa to jest dobrze się zakręcić w danym kraju. I podstawa to jest tak jakby dograć zespół, a nie tylko przez całe życie jednoosobowy zespół, kamerzysta, montażysta, dźwiękowiec. Być tak nie może. No nie, jedziemy tym małym gnojem. Świry, kupiłem bilet na taki duży autobus spalny, a jestem w małym jakimś pizdryku. No nie, nie mówcie, że będę 5 godzin tym jechał. Ja nie chcę. Co, my się nie dogadaliśmy? Na rysunku wyglądało inaczej w aplikacji. Nie chcę jechać tym. Mamo, zabierz mnie stąd. 5 godzin w takim gnojku, to lipa. Ty, jednak oni podwieźli nas pod tego, nie, mordo? Dawaj, wyskakuj, dziku. Ty, a najlepsze wiecie co jest? Że ten kumpel to mnie za brodę ciąga. Czujecie? Patrzcie, to normalnie szok. Elegancja, Francja. Buciki ściągamy. Raz, dwa, trzy. Ganiasz ty. A, hello. Thank you. Kolega, żeby czysto było. Opa. Dejlar. Numer
Bơi 21. Đúng. Ờ, đây. Ok. Đi chế mệt đi. Nó đó lên mà mệt. Quát, chút, 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 chút. Yes. Ten koleżka, który tak był obok mnie, nie wiem, czy on przypadkiem mnie jakoś tak nie polubił w dziwny inny sposób. Nie będę tutaj dosłownie mówić, ale się ziomek nakręcił mocno. To pogoniłem go tam do tyłu, do autobusu. A mnie tutaj wrzucili na ten drugi poziom. Na pierwszym poziomie lepiej tam na dole. No i też warunki. Długość siedzeń jest wietnamska, a nie na kierownika długość. Ale jakoś dojedziemy. Kurczę, jak się cieszę, że nie jadę tym busem. Tym busem przez 5 godzin to by był taki przypał. Tutaj sobie pokimam trochę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym gościu, który ze mną chodził? Patrzcie na to. Wygoniłem go na tył. Był na tyle. Budzę się. On leży obok. Czujecie to? Jaka przylepa, ty. Ja się pytam, o co chodzi. A druga kwestia jest taka, że tutaj w tych autobusach klimatyzacja działa na 300%, nawet z głośnika wieje. Czujecie to? Padaj, gość jeszcze mocniej włączył. Ale wieje. A ja śpię, jak ja zamknę, to zaraz ktoś przychodzi i otwiera. To jest tak zimno, że uhuhu. Jedziemy, no. Jedziemy kulturalnie autobusem. Mordo, wstawaj. Mordo, wstawaj. Tym dziadem jedziemy. A ja sandały zgubiłem i nie mogłem znaleźć sandałów, w końcu znalazłem. Zobaczcie, jakie buły sprzedają tutaj. Takie pączki sprzedają i takie tutaj kanapki pani robi. Tylko nie wiem, po ile ona je robi. Muszę zaraz zapytać. Ta szynka nie wygląda dobrze, jajko wygląda dobrze i ten... To chyba mięsko jest, nie wiem, co to jest. Kurde, ale tłuste. Koleżanka masę będzie robiła. Kupiliśmy takiego dziada, takiego wariata. Tutaj chcę, żeby oni bez mnie nie odjechali, bo jak oni bez mnie odjadą, to będzie dopiero przypał. Co kolega tutaj ma? Lody po 30, takie małe. O kurde, tak to jest na tych stacjach autobusowych. Czekajcie, usiądę sobie, jak na kierownika przystało, sobie zjem. O kurde, jak nawalone. Z tej strony może. Fajki rozwalone, ty. Kierownik musi trochę odpocząć. Ty, ale ten gość z autobusu to jakiś świr. Co on się do mnie przyczepił? Sprawa wygląda tak. Ja jestem normalnie jak magnes na świry, bo zawsze jak gdzieś jestem w mieście czy coś, czy bezdomni, czy jacyś tacy wykręceni w kosmos, podróżujący po kosmosie w czasie rzeczywistym, o, nie ma jak walnąć biały różowy papier do tego. To zawsze oni, ludzie do mnie podchodzą. Co tu mamy? Kulka. Kulka wieprzowiny, mięso. I pani powiedziała, że tam jajko jeszcze będzie. Taki pączek niespodzianka. O, mięso i jajko. Przypominają mi się Chiny. 2016 rok. Pozdrawiam Grześka, z którym podróżowałem przez chwilę po Chinach. To byli czasy. Młody, szalony. Jest jajko. Ty, kierownik już wsiadł za fajerę. To ja ładuję, bo pojadą bez mnie. Ale powiem wam, że Wietnam jakoś mi się podoba. Jakoś czuję, że chciałbym tutaj wrócić. Wiecie, to bardzo indywidualne, kiedy ktoś mówi, że dany kraj mu się nie podoba, bądź podoba. Bardzo indywidualne. Ale z Wietnamem to ja jak bracia. Pytam typa, jak do toalety? Gość mówi toaleta, nie rozumie, toilet, nie rozumie, WC, nie rozumie.
No to biorę rękę, przykładam do krocza i mówię... Co ja mówię? I mówię... I ziomek dopiero wtedy zaczyna kminić, o co chodzi. Więc kierownik w tak nieprzyjaznych warunkach, braku znajomości języka, i tak jest w stanie przetrwać. Jest moja mordula. Ćwir. Ćwir. Co ja tutaj robię? Pomalutku dojeżdżamy, ale muszę przyznać, że ten wietnamski pączek to chyba mi zaszkodził, bo tak mnie brzuch boli. Ojejku, powiem wam, że coś mnie na spawanie zbiera. Jeszcze tak trzęsie tym autobusem, lipa. Niedobrze. Czy gdzie ja trafiłem, to nie wiem. 15 km za tak jakby nieprzewidzianie wysiedliśmy, skończyliśmy szybciej. A tego nie przewidziałem akurat. Pomyślałem, że dojadę do miejsca, do którego chciałem dojechać. A się niestety nie udało dojechać. Młody tutaj do butelki coś sypie. Muszę teraz pokombinować, jak tam dojechać, albo tutaj gdzieś nocleg znaleźć jakiś. No będzie lipa. Badajcie na to. Patrzcie, jaki myk. Normalnie jest menu. Patrzcie na to, tutaj kierownik sobie odwala i wszystko jest przetłumaczone. Makaron z wołowiną. Przerwa na zupę z wołowiny. Śniadanie, makaron, pan, wspólny ryż. Zobaczcie, nawet co jestem w stanie ryż zjeść chyba. No dawaj, co nie tłumaczy już. O, jest. Schłodzony napój, komfort, ryż z kurczaka. Wspólny ryż. To będzie dobre. Ryż z kurczaka, ostro. Szefowa przyniosła wołowinkę, ale zaraz zobaczymy. A, jest trochę mięska i jest krew oczywiście w takiej galaretce, jakbym powiedział. No ale dzisiaj mamy ten makaronik inny, wołowy. Dzięki translatorowi udało się zamówić coś innego. Zakotwiczyłem się w hostelu. Zobaczcie, jaka siłka jest w ogóle. Taka prowizoryczna. Deski, jakieś metale, nie metale do poćwiczenia. Można sobie coś tutaj powyciskać, poćwiczyć. Jestem nad wodą tutaj, może zaraz będziecie słyszeć, ale jutro wam pokażę na spokojnie. Tymczasem idę się umyć i idę pospać, bo normalnie ostatnie dni to spałem po 5 godzin tylko. Pokój mam taki na dzisiaj, kurczę, no taka trochę mordownia. 8 łóżek, ale strasznie zawalone. Tutaj widzę, że ktoś na taki plecak, ja pierdzielę, jak ktoś nosi taki plecak. W szoku jestem, ale ludzie, powiem wam, że jak podróżują, to mają tyle rzeczy, że normalnie szok. I łzy w oczach. Torby jakieś. Patrzcie, jaki plecak. Ja pierdzielę. 65 plus 10. 75 litrów. I kierownika plecak. Kierownika plecunio. Ja pierdzielę. Szok. Ja jestem w szoku, że... Jak tak można podróżować z taką ilością rzeczy? Ludzie święci, Matko Boska, Przenajświętsza Maryjo, Pana naszego. Dobra, wyluzuj. Idę się umyć. Jestem tak styrany, że hej. Moi drodzy, na dzisiaj kończymy nagrywanie. Bardzo dziękuję za wspólny odcinek, bo tak na dobrą sprawę jesteśmy tutaj razem. Pamiętajcie, zostawcie po sobie ślad węglowy na kanale, a tymczasem ja będę brać prysznic. Czekajcie, jak tu się bierze prysznic? Nie, to chyba nie tutaj się bierze prysznic, to jest tylko i wyłącznie toaleta. A w toalecie, jak jesteście w stanie zauważyć, jest drzewo. Czyli hostel bliski naturze. Dobranoc. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.